Cześć, nazywam się Karol Mocelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Był to leniwy tydzień, majówkowe, ale i tak się sporo działo. Zaczynamy. I ten odcinek będzie miał motyw przewodni, czyli jak przetrwać na rodzinnym Grillu na podstawie kilku postaci, które się przewijają na tym rodzinnym Grillu. I zawsze jest jeden taki kuzyn albo wujek, taki członek rodziny, któremu wydaje się, że jest taki mmm, światowy, no bo w zeszłym roku był na wakacje w Bułgarii. I przynosi jakąś szynkę szwartwalcką w jakiejś mernacie z oposa, jakby coś było nie tak z boczkiem, w mernacie z boczku. I do tego wyciąga takie wypasione, małe, belgijskie piwo, które i tak wziął tylko jedno, sam dla siebie lamus. I wtedy możecie mu powiedzieć, iść z tym. I pokazać mu ranking piw stworzony przez Taste Atlas. Jest to organizacja, która zestawia kuchnie świata. I były między nami lepsze, były gorsze momenty. Lepsze wtedy, kiedy umieścili żurek na drugim miejscu w rankingu zup na świecie i gorsze, kiedy dokonali profanacji schabowego, umieszczając go na niskim miejscu. Nieważne na którym. To jest temat, o którym nie rozmawiamy. O, powinienem go do, do, do tych tematów, w których nie poruszamy. ważne. Chodzi o to, że Taste Atlas opublikował teraz ranking piw, który jest specyficzny. I tam na pierwszym miejscu jest piwo grodziskie. Piłem grodziskie, ale, apa, ipa i tak dalej, ale wersji podstawowej, czyli tej, która wygrała, nie. Nie piłem, a ewidentnie no, warto. Aczkolwiek przyznacie jeszcze, że jest to ewidentnie czarny koń w tym zestawieniu, ale z dziennikarskiego obowiązku obiecuję, że spróbuję. Niezależnie od wszystkiego, wielkie brawa dla grodziskiego. No i ruszyły matury. Przez co możemy na ulicach spotkać młodych ludzi, bardzo elegancko ubranych i dzięki temu mogą się wtopić tłumci, którzy chodzą w garniturach i pytają, czy chcecie porozmawiać o Jezusie. Kojarzycie ich? Oni chodzą, przynajmniej chodzili kiedyś, tacy trójkami w garniturach i wyglądają właśnie tak, jakby szli na maturę. To byłyby dla nich żniwa. Jeżeli drodzy maturzyści czujecie, że ach, kurczę, nie poszła mi w tym roku matura, czy w tym roku. Mam nadzieję, że raz pisaliście i że się uda. To mam dla was dobrą informację. Otóż, żeby czegoś się w życiu dochrapać, wcale nie musicie być tytanami z polskiego. Prawda, w fraszce Kochanowskiego szlachetne zdrowie. E, e, prawda, ile się trzeba cenić? Czy jak. A, jak tak. E, e, e. Nie musicie też być czempionami wiedzy o historii? Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pan, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Czytam nawet biologii. Jakby pan był tak uprzejmy i spojrzał na ekran, pojawią się na nim różne zboża. Cóż to jest? Panie dyrektorze, no, nie chcę być odpytywany. Pa, panie z panie typu ministrze, są wzmusz, z... nie ma, nie to jest? Cztery podstawowe zboża uprawiane. To nie, nie jest akurat. To ale to nie jest kukurydza. No dobrze, ale panie dyrektorze, od, od tego panie są panie super mistrze, co to spe, jest? specjaliści. no wygląda jak pszenica. No. no nie, to nie jest pszenica, to jest jęczmień. Następny poprosimy. Językiem obcym też się nie martwcie. And tell Moi drodzy w momencie kiedy wydmuchaliście wesoło w grilla aby się rozpalił słuchając jednocześnie głosów z boku że źle to robicie to rozgrywały się na świecie też ludzkie dramaty między innymi taki dramat dotknął Amelie Goldsmith tiktokerkę z Londynu która postanowiła przyhajzerować w jednym ze sklepów a no i gwoli wyjaśnienie, jeżeli nie oglądacie telewizji, to przyhajzerować oznacza robić coś dobrego dla obcej osoby, ale pod okiem kamer, bo jesteś dzbanem i robisz to tylko i wyłącznie dla lajków. No i Amelia postanowiła zrobić virala na TikToka, idąc do sklepu, oferując przypadkowym ludziom, że zapłaci za ich zakupy. Wszystko oczywiście przy włączonej kamerze, żeby potem rzucić to na TikToka, jak ogromne to ona ma serce. I wyszła ze sklepu zapłakana, bo nikt nie chciał od niej pieniędzy. Banda samolubnych egoistów, którzy nie chcą pomóc kobiecie zrobić virala na TikToka. Niewiarygodnie postępująca społeczna znieczulica. A co wnosi do świata ta influencerka, TikTokerka Amelia? Dużo humoru. Z tym, że no nie do końca świadomie, bo na przykład wrzuca film, który jest opatrzony, najpierw podoba wam tytuł, a potem zobaczycie film. Film jest opatrzony tytułem, największym atutem jest osoba. Głęboka osobowość. Potem były też kolejne filmy, które podkreślały jej osobowość. No, 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 I have to show you guys this jumpsuit. This is the stretchiest jumpsuit I have ever put on my skin. It's denim! This is denim! I don't buy denim because it never fits me. But no words. Intrygująca głębia przekazu, która bije z jej filmów, pokazuje nam, że no jeszcze nie jednego dowiemy się o świecie i o życiu od niej. I żebyśmy się rozumieli, jeżeli ktoś chce zdobyć lajki za pomocą swojego tyłka. Proszę bardzo, mam nadzieję, że się uda. Może nawet sam jakiegoś zostawię, tylko nie dorabiajcie do tego jakiejś ideologii. I jeszcze jedno, skoro przy tym jesteśmy. I teraz mówię całkowicie serio, jeżeli ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi, o co chodzi z tymi filmami na TikToku, filmikami, gdzie widzimy kogoś, jak ktoś ogląda film. Nie rozumiem. Albo oglądanie kogoś, kto ogląda kogoś, kto ogląda film, oh, is that real hair? it is! O co chodzi? I teraz nie kpię. Próbuję zrozumieć, w jaki sposób to jest twórcze. Co takiego to wnosi, nie wiem, do rozwoju kogokolwiek. Czy może to jest kreatywne? Może ja czegoś nie rozumiem? Może czegoś nie widzę? Czy może to są jakieś ukryte znaki w internecie, że to jest koniec internetu i dalej ci się zeruje IQ? Nie idź dalej. Ja jestem naprawdę otwarty na wytłumaczenie mi, o co w tym chodzi i dlaczego to jest według ludzi fajne. Kolejna część poradnika, jak przetrwać na grillu z rodziną: jeżeli macie takiego wujka, który podchodzi do was, ale otwiera się przed ludźmi dopiero, kiedy ma tak 0,5-0,7 promila we krwi i zaczyna wiecie tam dźgać, dłubać, łokcie, a jak tam u ciebie z tymi panienkami, to mam sposób, jak odwrócić jego uwagę. Przekażcie mu, że grupa japońskich naukowców z Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University. Pamiętajcie, że musicie dokładnie powiedzieć to nazwę, inaczej się nie liczy. Odkryli, że alkohol leczy u myszy wirusa grypy typu A. Mówię serio. Chorym myszą podawano za pomocą nebulizatora metanol, ale w postaci oparów, czyli myszy wdychały alkohol. Najpierw roztwór 4%, który jak się okazało osłabiał wirusa grypy, a później doszli do 20% roztworu, który inhalowany wykańczał wirusa grypy bez skutków ubocznych. Widocznie myszy nie mają kaca. Jeżeli taki wujek to usłyszy, to gwarantuję wam, że pierwszą rzecz, o zrobi, to ci gniewa słokciem i powie, to chodź się młody tam, podleczymy. Hehe. <grytanie> Możecie powiedzieć wtedy, no ale wujku ja nie piję, on powie, spokojnie, ja będę pił. Ty podejdź bliżej. I się inhaluj. Słuchajcie, mam w ogóle świetny temat do rozmowy z ciotką, która rzadko wychodzi z domu, jak już wyjdzie, to i tak siedzi gdzieś tam z boku, bo wolałaby siedzieć w domu ze swoimi kotami i jak to się mówi, dobrą książką. I że nie ma faceta, ale to jest jej wybór, bo ona się teraz woli skupić nad rozwijaniem swojej wewnętrznej bogini. Czy jakie tam teraz są wymówki, nie wiem. Sprzedajcie jej patent ze znikającą książką, to ją zainteresuje. Taką wypuściło argentyńskie wydawnictwo Eterna Kadencja. Książka jest zapakowana w szczelne, plastikowe opakowanie i została wydrukowana atramentem, który znika po 60 dniach od otwarcia. Wtedy podejdzie do niej wujek od inhalacji i powie Książka, która znika? Jak twoja nadzieja na dzieci po 40? <laughs> Swoją drogą można pójść dalej i zrobić takiego audiobooka, który będzie z czasem coraz ciszy. Każdego dnia coraz ciszej. I któregoś dnia, kiedy okaże się, że już za długo nie słuchaliście, wtedy będziecie musieli. Baza wirusów programu AWAS została zaktualizowana! Nie wiem, czy dalej tak jest, ale. No, mój rocznik to pamięta. I w ogóle to mam dobre wiadomości z frontu, przyszłego frontu naszej walki z robotami o władzę nad światem. Jak to masz dobre? Zapytacie. Normalnie mam, ktoś podesłał po szperami, okazało się, że są dobre. Jak już utkniemy w gruzach po kiosku ruchu i będą się zbliżały do nas te autonomiczne odkurzacze. Możemy się teleportować. Tylko musimy grać na czas i to tak bardzo na czas, bo teleportacja na mostek w Enterprise jeszcze długo nie będzie możliwa. Natomiast naukowcom z Instytutu Nauk Fotonicznych w Katalonii udało się teleportować kubit, czyli najmniejszą jednostkę informacji kwantowej. I przełomowe jest to, że przekazali ją z jednego punktu do drugiego, mimo że one nie były ze sobą fizycznie połączone, bo tak po kablu to wiecie, każdy by umiał. Wykorzystali do tego splątanie kwantowe, czyli ten kubit przestał istnieć w jednym miejscu i zaczął istnieć w drugim. Mimo tego, że one nie były ze sobą fizycznie połączone, a były oddalone o kilometr. Wykorzystali do tego kwantową sieć informacyjną, która zastąpi w przyszłości Internet. Jeżeli ktoś teraz się obruszył, że jak nowy internet, jak mi dopiero UPC przez majówko podłączyli, no to spokojnie naukowcy szacują, że to zajmie jeszcze kilkadziesiąt lat. I jeszcze jedna ważna rzecz, i to <śmów> mówię z własnego doświadczenia. Jeżeli macie internet z UPC i padnie Wam, na przykład router, to nie dzwońcie na biuro obsługi klienta. Weźcie to, co macie najpotrzebniejsze, spalcie dom i zacznijcie nowe życie w Czechach. Nie dzwońcie na biuro obsługi klienta. To jest ostatni krąg piekieł, który został specjalnie stworzony w tym momencie dla użytkowników EPZ. A jeżeli na takiego grilla przyjdzie kuzyn, którego nikt nie lubi, zawsze taki, i się przechwala, że on teraz jest maklerem giełdowym, to mam coś dla Was. Powiedzcie mu, że jego zawód jest następny w kolejności do wyeliminowania przez sztuczną inteligencję. Otóż, ChatGPT dostał za zadanie przeanalizować nagłówki z gazet, które mówiły o spółkach giełdowych, a następnie po samych nagłówkach przewidywać notowania tych spółek następnego dnia. I okazało się, że sztuczna inteligencja jest w stanie zaskakująco trafnie wytypować, co wydarzy się z daną spółką i jej akcjami, tylko po nagłówkach z gazet. Tak więc lista niepotrzebnych zawodów i potencjalnych wakatów się rozszerza, a maklerzy za chwilę dołączą do life coachów. Nie mówię o tym, że life coachów ma zastąpić sztuczna inteligencja, chodzi mi o to, że zdecydowanie są niepotrzebni. A, no jest jeszcze taki wujek starszej daty, który podchodzi i mówi dobre ty młody, po co ci te studia? Chłop to powinien mieć fach w ręku. Tam studia, w książkach byś siedział. No to powiedzcie mu, że wy macie, super robotę na oku. Bo w angielskim mieście Blackpool szukają człowieka, który w stroju ptaka będzie biegał po zoo i odstraszał mewy. I owszem, na pierwszy rzut oka nie brzmi to jak praca, która utrzy nosa ludziom, którzy nie wierzyli w to, że odniesiecie sukces. Dlatego też nie mówcie im, że będziecie biegać w tym stroju. Tylko powiedzcie, stosując zjawisko mimikry, angażujecie się w ochronę kluczowych dla fauny elementów i instytucji publicznych Królestwa Brytyjskiego. I niech za składa te puzzle. A teraz odrobinę na prywaty i mam dzisiaj dla Was chyba dwie rzeczy. Jeżeli coś sobie jeszcze przypomnę, no to dorzucę. Po pierwsze, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, strzelić sobie fotkę, pogadać chwilę i zobaczyć program Afryka, to jeszcze będę go dogrywał w tych oto miastach w najbliższych dniach. I teraz, dla tych wszystkich, którzy merudzą, a, bo już mówiłeś, że już będzie koniec Afryki, czemu nie ma końca Afryki? To jest piękny kontynent. Dobra, tak na poważnie. E, otóż, cykl życia, Programu stand-upowego w Polsce wygląda mniej więcej tak, że dany komik, który posiada program, który sobie wcześniej napisał, jeździ z nim po całym kraju i to trwa przez kilka miesięcy. Potem, przez mniej więcej okres lata, pisany jest nowy program. I wtedy z tym nowym programem rusza się znowu. Tylko że u mnie ten cykl wygląda trochę inaczej, o to za sprawą uniósł bez wirusa, ponieważ. Tak jak już zrobiłem rundę po kraju z Afryką, a to już było, no to już trzeci rok teraz leci, to w międzyczasie pojawiło się mnóstwo widzów, którzy przyszli jako nowi i stwierdzili, że oni chcą obejrzeć Afrykę na żywo. No i przykładowo jestem w takich Katowicach, wystąpiłem tam raz, być może nawet drugi raz i mówię, okej, okay, no to już koniec Afryki w Katowicach. Po czym zgłaszają się ludzie, którzy mówią, ej, a kiedy będziesz w Katowicach? Mówię, no już byłem, no ale my jeszcze nie widzieliśmy. No i w ten sposób w Katowicach będę grał siódmy albo ósmy raz. No i to pewnie trwałoby jeszcze dłużej, ale stwierdziłem, że już trzeba iść z nowym programem. I nowy program już powstaje, jest mniej więcej w dwóch trzecich gotowy. I zamierzam z nim jeździć, podejrzewam, że zacznę w czerwcu. Co oznacza, że jeszcze w maju i na początku czerwca będą ostatnie miasta, w których się jeszcze pojawią z Afryką. I w maju to są właśnie te miasta. Chyba wyjaśniłem. A co do imprez, to linki do wszystkich tych wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Jest jeszcze trzecia rzecz, przecież bym zapomniał, bo 10 w środę wychodzi drugi odcinek z serii Po co to komu? Oczywiście tutaj na tym kanale. Po co to komu, czyli odłamu Newsów bez wirusa, czyli serii, gdzie biorę na warsztat jeden konkretny temat, wątek, instytucje, zwyczaj, jak zwał, tak zwał. I w tym razem będzie to PZPN. I słuchajcie, możecie nie interesować się piłką nożną, ale co tam się dzieje w środku, to to jest, to to jest czyste, żywe złoto. W środę, 10 o 19. A druga sprawa to przecież nasz konkurs, tak? Muszę najpierw ustawić kadr. Dzisiaj... Dorzucam. Will Eisner, umowa z Bogiem, trylogia. To jest, moi drodzy, ile to ma stron? Chyba z 500 tysięcy. 510 stron. Uj. No i mamy przecież nowy cykl, w którym odkrywamy fascynujące dźwięki, które wydają się siebie zwierzęta, które dla nas mogą być w jakiś sposób egzotyczne. W tym tygodniu, moi drodzy, dowiemy się, jakie dźwięki wydaje z siebie żółw. teraz uwaga, najtrudniejszy moment takiego grilla, Na no to się przygotowywaliśmy przez cały ten odcinek, czyli sytuacja, gdzie pójdą sobie wszyscy, ten kuzyn, makler, wujek od inhalacji pójdzie się inhalować, ciotka, która umrze sama, jej ciało zjedzą koty i zostajecie sami, z kuzynką. I nie wiadomo kiedy, ale nagle ona dojrzała i czujecie, że robi się dziwna sytuacja, no ale to w końcu kuzynka, no nie? No to jest sposób, jak wybrnąć takiej krępującej ciszy. Zapytajcie, jakie seriale ogląda. To jest temat rzeka. Każdy ogląda jakiś serial. I wtedy, kiedy ona zacznie coś tam mówić, możecie dodać, mmm, ale słuchaj, z tym strajkiem scenarzystów w Stanach, to dajcie spokój, kto to widział. No bo strajkują. I to tak grubo. I filmowi, i telewizyjni. I jest to największy strajk scenarzystów od 16 lat. Co 3 lata gilia scenarzystów reprezentuje ich wszystkich w negocjacjach z głównymi studiami w Hollywood. No i się nie dogadali. Bo studia filmowe i sieci telewizyjne chcą dać im podwyżki. Mówią, o mamy dla was pieniądze, dużo pieniędzy, no bo teraz z serwisów streamingowych jest masa seriali, scenarzyści mają co robić. Ale scenarzyści stawiają inne wymagania, mówią hajs hajsem, ale nam chodzi o też o coś innego, czyli mają dość zatrudniania na umowy śmieciowe, plus chcą stałości zatrudnienia, czyli nawet jeżeli w tym momencie nic nie robią, to chcą być na czymś w rodzaju etatu, więc i tak i tak muszą mieć płacone, tak? I uwaga, chcą postawić wyraźną barierę sztucznej inteligencji, bo wiedzą, że ta już teraz podbiera im pracę. No i całe Hollywood oraz widzowie odczują ten strajk już teraz, ponieważ o ile w przypadku scenarzystów, którzy odeszli od biurek, gdzie pracowali nad fabułami, tam głównie producenci mają z tym problem, ale strajk scenarzystów telewizyjnych sprawił, że już teraz pospadały z anteny tak ikoniczne programy jak talk show Stevena Colberta, Jimmy'ego Kimella czy Jimmy'ego Falona. I programy, w tym Saturday Night Live, najbliższy odcinek się nie pojawi, plus te seriale, które są kręcone w miarę na bieżąco, zaraz zaczną znikać z anteny. I ja jestem ciekawy, czy w Polsce zauważono by, że na przykład od dwóch miesięcy nie ma scenarzystów klanu. I ja nie mówię o widzach, mówię o ekipie, która tam pracuje. I słuchajcie, mam fantastyczny eksperyment. Naprawdę wyszło lepiej niż się spodziewałem. Otóż ja się zbytnio czatem GPT nie jaram. W sensie wiem o co chodzi, wiem jak działa, ale nie chcę tutaj w odcinkach pisać o patrzcie, co mi powiedział czat GPT, bo to już zostało przerzuty z każdej strony. Ale poprosiłem go. ChatGPT, GPT, żeby napisał jedną scenę klanu, gdzie Zbyszek dowiaduje się, że Renata sprzedała przez pomyłkę jego motorynkę. Ja nie wiem, jak oni się nazywają, ci bohaterowie, niech będzie, czy tak nazywają. I słuchajcie, czat GPT wypluł w kilka sekund taką scenę. Scena. Renata i Zbyszek rozmawiają w ogrodzie, kiedy nagle Renata wyzna mu szokującą prawdę. Renata. Zbyszek, muszę ci coś powiedzieć. Sprzedałem twoją motorynkę. Zbyszek, co? Jak to możliwe? Przecież prosiłem cię, żebyś uważała na nią. Renata, wiem, wiem, ale zrobiłam błąd. Kiedy byłeś na zakupach, zadzwonił do mnie jakiś facet, który chciał kupić motor. Myślałam, że to ty i zgodziłam się na transakcję. Zbyszek, no i co teraz? Co zrobiłeś z pieniędzmi? <laughs> Nie muszę robić przerwy. Nie <laughs> to jest dobre. Renata, nie wzięłam pieniędzy! Odkupiłam motor od nowego właściciela i teraz czeka na Ciebie na podwórku. Zbyszek westchnął z ulgą. O, dzięki Bogu, musimy tylko przestać tracić pieniądze na twoje pomyłki Renata. <grym> Renata, wiem Zbyszek, przepraszam. Postaram się uważać bardziej. O Boże, przecież to jest genialne! To, o co on napisał jest to jest najlepszy odcinek klanu, który powstał kiedykolwiek w historii. O, ja bym oglądał. Dobra, ale mam też garść innych informacji, takich już pożyteczniejszych. W czerwcu mają ruszyć zdjęcia do drugiej części Mortal Kombat. Pierwsza na szczęście zarobiła wystarczająco dużo, żeby producenci zdecydowali się na drugą. I wiem, że nie była tak dobra jak pierwowzór z lat 90., no ale od czegoś trzeba zacząć. Tutaj trzeba zbudować tu uniwersum od zera. Do tego informacja, na którą nikt nie był gotowy. Czyli ta, że w najnowszym filmie o Flashu ma pojawić się gościnnie Nicolas Cage, który będzie grał alternatywną wersję Supermana. I będzie przy tym walczył z gigantycznym robotopająkiem. M mi się wydaje, że ten sam robotopająk nie jest na to gotowy. I jeszcze z ciekawostek, egzorcysta Bartosza Walaszka robi szum we Włoszech. Odkąd zadebiutował na tamtejszym Netflixie, włoski kościół robi mu darmową reklamę, ostrzegając, że to niebezpieczny produkt, który zniekształca obraz piekła, porównując go do ludzkiej egzystencji na Ziemi. Nie byli w Polsce, to co się wypowiadają? No i wyszedł też trailer drugiej części Dune. I to będzie tak piękne widowisko, słuchajcie. Reżyser Denis Villeneuve namówił wytwórnie, żeby ekranizację legendarnej powieści Franka Herberta podzielić na dwie części. I całe szczęście, że oni na to poszli. Bo pierwsza zgarnęła sześć Oscarów. Za muzykę, scenografię, efekty specjalne, zdjęcia, dźwięk i montaż. I ten film wgniótł mnie w fotel. Jak ja żałuję, że nie będę go mógł drugi raz obejrzeć po raz pierwszy. Podobnie jak w Blade Runnerze, możecie robić stop klatki tego filmu i wieszać na ścianie jako obrazy. I ta muzyka, no halo, która, płynie z wami kiedy trzeba, kiedy trzeba rzuca was ten piach, to jest tak fantastyczne widowisko. Niezwykłe dzieło sztuki. Podobnie jak Strażnicy Galaktyki, którzy wracają, trzecia część, w tym momencie kiedy nagrywam ten film. który z dzisiaj jest. Piątego mieli wyjść. No to tak, no to już za chwilę. We were gone for quite a while. Dam znać w przyszłym tygodniu, bo ekscytacja jest licha. Obym się nie zawiódł. W związku z tym, że w tym tygodniu odcinek jest taki lżejszy, majówkowy no bo nie ma co się spinać tak, jest taki klimat troszeczkę weekendowy to też nie było dzbanów. Ale to nie oznacza, że nie będzie minuty ze zwierzakami na no obniżenie ciśnienia. W zasadzie nie, No podtrzymanie tego cudownie niskiego ciśnienia. Na tego grilla. A co w sytuacji, kiedy przygotowaliście w ogóle na tym grillu opcje jedzeniowe dla wszystkich, dla mięsożerców, dla wegan, dla frutarian, dla reptilian, dla wszystkich. I nagle pojawia się ktoś, kto mówi, mmm, nie będę jadł, nie jestem głodny. Możecie mu wtedy powiedzieć, hola, hola, lepiej nie igrać z głodem. O czym dowiedział się No Xun Student z Korei Południowej, który zjadł banana, bo był bez śniadania i był głodny. Tyle tylko, że ten banan był wart ponad 100 tysięcy dolarów, bo wraz z taśmą, którą był przyklejony do ściany, był instalacją znanego artysty Mauricio Catellana, który sprzedał kilka takich instalacji, każda za ponad 100 tysięcy dolarów. I te instalacje nazywają się Komediant. I jeżeli pełnym dziełem jest ta instalacja i cena, którą ktoś za to zapłacił, to to jeszcze rozumiem. A jeśli nie, no to wygrasz to poza obszarem mojego rozumienia, ale też wychodzę z założenia, że nie muszę rozumieć. Jeżeli na TikToku 100 tysięcy ludzi ogląda to, jak ktoś ogląda kogoś, kto ogląda coś, no to równie dobrze instalacja banana przyklejonego do ściany może kosztować 100 tysięcy. Ma to dla mnie tyle samo sensu. No i teraz jedna z tych instalacji została wystawiona w Seulu, gdzie student ją zjadł. Normalnie podszedł, oderwał, zjadł. W sensie tego banana. Jeszcze dodał przy tym, muszę przeczytać, żeby nie przekręcić jego słów, że postrzega instalację włoskiego artysty jako wyraz buntu przeciwko władzy. A przecież może dojść też do buntu przeciwko rebelii. Czyli on się buntował przeciwko buntowi, który przedstawiał ten banan. I jeśli zastanawiacie się, mmm, ciekawe, czy musiał oddać te 100 tysięcy dolarów, no to nie. Przyklejono kolejnego banana. Bo jak się okazuje, ta instalacja to jest instalacja, więc te banany muszą być wymieniane co 2-3 dni. I słusznie, jak zauważyło to kilka osób w komentarzach, od kilku odcinków nie ma mojej niewidzialnej rzeźby. Ale chcę uspokoić, to nie jest tak, że ją opchnąłem, poszła do czyszczenia i paskowania. Tam znać, kiedy wróci. No czy tam znać? Zobaczycie. A jeżeli na tym rodzinnym grillu rozmowa zejdzie na temat o polskiej piłce nożnej, no i atmosfera siądzie, nie oszukujmy się, trochę siądzie, to możecie wtedy wejść wy, cali na biało, mówiąc A czy wiecie, że Aleksandra Mirosław ustanowiła kolejny rekord świata we wspinaczce na czas? Tylko musicie tam czujnie, bo można się pogubić. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że w eliminacjach ustanowiła ona rekord świata, bijąc swój poprzedni. I kiedy wypuściłem odcinek, ona na zawodach pobiła ten swój rekord, którym pobiła swój rekord poprzedni. Potem pobija ten rekord ponownie, żeby pobić go jeszcze raz podczas startu. I ja na tym etapie już się pogubię, dlatego żeby to wszystko uporządkować, to podaję za jej wpisę na Twitterze, że na jednych zawodach, podczas jednych zawodów, poprawiała rekord świata czterokrotnie. Swój. A jeszcze jedna moim zdaniem ważna informacja: w zawodach startują także inne polki, między innymi siostry Natalia i Ola Kałuckie, które też mają na koncie nilicho osiągnięcia i o których warto pamiętać. W tym czasie siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl wywalczyli brązowy medal turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w Brazylii. To pierwszy medal Polaków w tym sezonie, ale patrząc na ich dokonania z poprzednich, to na pewno nie jest ich ostatnie słowo. A we Francji, Jean de Lutrec ustanowił nowy rekord na dystansie maratonu. I ten nowy rekord to są 3 godziny 25 minut. Czemu tak długo? Bo biegł tyłem. Bo wiecie, tak do przodu to, co to za sztuka. 29-latek pobił rekord, który także należał do niego. Po czym z uśmiechem stwierdził, że jest królem idiotów. No ale też czas powinien umierzyć wtedy od tyłu. A teraz powinien być Psinder, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. Ale w tym tygodniu nie będzie Psindera. Zamiast tego będzie lista Psindera, czyli zwierzaki, które znalazły dom przez Psindera. Poważcie na nie. To jest Asterix. On już ma swój dom, w którym nie bierze jeńców. Asterix atakuje miłością z każdej flanki. Nigdy nie wiesz, z której strony nadejdzie. Patrzcie, co tam się dzieje. Zaraz po emisji odcinka nowy dom znalazł też jego siostra, Kleopatra. A to jest Cod Blat. Był wcześniej znaleziony, zagłodzony jedną nogą na tamtym świecie. Został odratowany, i mimo, że zostały mu tylko trzy zęby, to znalazł panią, która rozdrabnia mu karmę w jego nowym domu. Gigi! To jest latająca bomba energetyczna, która rozsadza teraz swoją energię już nowy dom. A to jest kropka. Tutaj, w drodze do nowego domu. A tu już pilnuje, czy wszystko jest na swoim miejscu, zgodnie z psim Feng Shui. Jest też Uzo, dwuletni bulterier, który wygląda jakby na spacerze miał podejść i zapytać, czy macie jakiś problem, ale to tylko dlatego, że się przejmuje i może ewentualnie posłużyć jakąś radą. I teraz zostawimy go na koniec specjalnie, bo przed wami rubi. I jeśli ten niskopienny agent nie przekona was do przygarnięcia zwierzaka, to ja chyba nie mam lepszych argumentów obecnie w ręku. Kolejna lista raz za kilka odcinków, a w przyszłym odcinku kolejne zwierzaki. A co tam na świecie? Ja się muszę rozgrzać, bo to jest... tu się dzieje. Otóż papież Franciszek podczas jednej ze swoich konferencji prasowych powiedział, że trwa właśnie, trwa właśnie, tajna, watykańska misja pokojowa, której zadaniem jest pogodzić zwaśnione strony. Na Ukrainie. No i możecie powiedzieć, hola, hola, Karolu, no jak to tajna, a on o niej mówi? No jak? Tak, mówi o niej, ale to jeszcze nie jest puenta żartu. Ponieważ obydwie strony, i ukraińska i rosyjska twierdzą, że nie wiedzą nic o tej misji pokojowej, tajnej, o której powiedział papież. Najwidoczniej wysłannicy papieża jeszcze ustalają, kto tam pierwszy zaczął, no bo dla nich to jest to jest dla nich dosyć dynamiczna kwestia. Na co watykański sekretarz stanu Pietro Parolin powiedział, że on jest zaskoczony tym, że obydwie strony nie wiedzą, że właśnie się toczą u nich rozmowy pokojowe, tajne. I powiedział, że będą mogli powiedzieć więcej, jak już je odtajnią. To powiedział. I jeżeli ktoś przy grillu powie wam taką ciekawostkę, że Watykan w tej chwili prowadzi rozmowy pokojowe, które mają pogodzić Rosję i Ukrainę, o których to rozmowach Rosja i Ukraina nie wie, a Watykan opowie o niej, kiedy będzie można już ją odtajnić i będzie można o niej mówić, to wy się oddalcie stamtąd od tego rusztu skwierczącego, bo to chwilę zajmie. No i głos w tej sprawie zabrał sam prezes kraju. I... pilne. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni. No i w tym tygodniu, tak jak wam powiedziałem, jest taki chilowy tydzień, taki lajtowy, a więc też złuczyńcy. Złuczyńcy też muszą odpocząć. Postać sobie tam wiecie, posmarzyć boczek. Oczywiście kradzione, bo pewne rzeczy, pewne rzeczy muszą być stałe na tym świecie. Ale jest dwójka, wybitna, w tym tygodniu, która zabłysła. Jest to po pierwsze 53-letni mężczyzna, nazwijmy go Wojtek, który jechał w nocy przez kurów. Oprócz dobrego humoru, miał też ponad 1,5 promila we krwi. Ale za to nie miał prawa jazdy. A że jeździł pod prąd, to zatrzymała go policja. I wtedy Wojtek, to są słowa policjantów, to jest relacja rzeczniczki, I wtedy Wojtek rozłożył siedzenie kierowcy, położył się, wiecie, tak, wyprostował i udawał, że go tam nie ma. To jest Sejczęto. Nawet dla karła coś takiego byłoby wyzwaniem. Zniknąć w Sejczęto. Jeszcze miał zakaz prowadzenia pojazdów, ale w tym pakiecie to to już są niuanse. Grozi mu oczywiście kara pozbawienia wolności i 60 do 60 tysięcy złotych grzywny. To Sejczęto nie jest tyle warte. A znowu w takim kętrzynie policjantom udało się zatrzymać kobietę, która prowadziła auto mając 2,4 promila alkoholu we krwi. A udało się ją zatrzymać, ponieważ jak się okazało jest 60 i doniosła sama na siebie. Zadzwoniła na policję i powiedziała dosłownie, jestem pod wpływem alkoholu i kieruję samochodem. Po czym podała dokładnie gdzie jest, jak wygląda samochód, kolor, marka i tak dalej. Policjanci powiedzieli, proszę się zatrzymać na parkingu i ona się zatrzymała. Jeżeli w sądzie ona zdecyduje, że sama siebie chce reprezentować, to to może być burzliwa sprawa. Często piszecie do mnie w listach... Drugiego było wolne, to był listonosz. Znaczy wolne. <grym> wolne od majówki, czyli praca. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, ja w sprawie tego kuzyna, który przynosi na grilla jedno piwo, jakieś belgijskie, z limitowanej kolekcji, a potem jak nikt nie patrzy, to łajza idzie mi do kuchni i mi Tatry podbiera moje z lodówki, moje przecież. A jak go częstowałem, to nie, bo on to tylko apy srapy. Co z takim pasożytem zrobić? Weź dorać, co ci zależy. Jest sposób. Genialne. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite. To dzięki Wam wychodzi na odcinek po co to komu. Eee, dla was, którzy przesyłacie masę fajnych rzeczy, fajnych newsów tego, co, no, na co trafiliście, co Was spotkało. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na Karol Mazewski, albo na Facebooku, na fanpage, albo na Instagramie, albo najlepiej na maila. newsy Wielkie dzięki dla tych, którzy nie pomijają reklamy i wiedzą, że wystarczy obejrzeć całą. Albo jak jest długo, to 30 sekund. I to wszystko moi drodzy. Widzimy się za tydzień. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Cześć. Mają dość zatrudniania na umowy śledziowe, mają dość zatrudniania na umowy śmieciowe.